musimy zrobić backstage'owo. No tak. Siema! Do okularu wyjdą pełzy. No właśnie, związałam specjalnie teraz. Też ostatnio robiłam wywiad, to musiała Dorota później wycinać, bo każde moje pytanie, nie wiem dlaczego, tego dnia mi się tak zrobiło, że zaczynałam od a powiedz mi, powinny takie moje głowy wyskakiwać gdzieś, a powiedz mi. To się uderzy. Jak? Kłamiesz naprawdę? No. Słuchajcie, a ja jestem w łóżku. No i znowu kurwa, no schodzi mi ten palec. Boże, zapomniałam, jak mam powiedzieć, bloga twojego, tak? Jeszcze raz. A poszą wam! Było kilka takich nieścisłości, ale możemy jeszcze raz spróbować. Ma ziomale, jak się macie? I daje im to tylko pożywkę do tworzenia. Kluczyk trzeba wcisnąć. Wczoraj słyszałam straszny suchar w radiu. Jak się nazywa wielka osa? Wielkie osy, jak się nazywa? Bigos. Bigosy. Bigosy. Zrobiłem wywiad ze swoim blacharzem, który wrzuciłem do odcinka, bo ludzie też bardzo chcieli. Społeczność nalegała na to, żeby podsumować, powiedzieć, ile się na tym wydało kasy na ten remont i porozmawiać z blacharzem. To facet w ciągu 5 minut powiedział 67 razy powiedzmy. Paweł, musisz tam chwilę jeszcze poczekać, dobra? Rozgość się tam, weź sobie coś z lodówki do picia i tak dalej. Naszych ulubieńców miesiąca modowych. Nie, jeszcze raz. No i dzisiaj tak jak... Czekaj, Paweł. To był taki moment. Siema. No dobra, dzwoń. Natalka, otworzysz jeszcze? Jeszcze raz, coś mi nie idzie, jeszcze raz. Jeszcze raz. Przepraszam. Dobra. Uwaga! No bo... jeszcze raz. Deszcze w ogóle! Ci się uchowała, dziewczyno! Dobra, to było bardzo fajne.